Oblicz taki logarytm, wiedząc, że logarytm przy podstawie a z liczby logarytmowanej b jest równe pierwiastek z 2, gdzie a i b są liczbami dodatnimi i a nie jest równe 1. Korzystajmy sobie z tego równania logarytma b pierwiastek z 2. Skorzystamy sobie z definicji logarytmu, która mówi nam, że można to zapisać równoważnie w takiej postaci, że a podniesione do pierwiastka z 2 jest równe b, czyli a do pierwiastka z 2 jest równe b. No i umieścimy sobie to b równe tyle do tego równania. Wtedy będziemy mieli jedną zmienną a. No to lecimy. Logarytm a kwadrat 1 przez b jest równe 1 przez a do potęgi pierwiastek z 2. Może to sobie zapiszemy troszeczkę lepiej w takiej postaci, że a do pierwiastka z 2 i jeszcze do potęgi minus pierwszej. Albo można tak zrobić. O, tutaj zapisać minus. To jest równoważne. Tutaj skorzystałem ze wzorów na potęgi. No i dobra. Dalej możemy sobie skorzystać z kolejnego wzoru, tym razem z logarytmów i wyciągnąć tę potęgę przed logarytm, czyli mamy minus pierwiastek z 2 razy logarytm a kwadrat razy a. Mamy te same zmienne i tutaj już można to by było wyliczyć. A kwadrat, do której potęgi da nam a? No, to będzie 1/2. Jeżeli tego nie widzimy, to możemy sobie zrobić to w takiej postaci, zapisać równoważnie, podobnie jak tutaj było, może gdzieś na boku. A kwadrat a i jest równe jakieś x. I policzymy tego x. Równoważnie. A kwadrat do x jest równe a. 2 razy x to jest 2x i jest równe a. Tutaj mamy, się tego nie pisze, ale można zapisać sobie tak dla nas, że tutaj mamy tak jakby jedynkę, tutaj się to nic nie zmieni. Mamy te same podstawy, jeżeli są te same podstawy, no to wykładniki też muszą być takie same, jeżeli to jest równość. Czyli 2x jest równe 1, a z tego x jest równe 1/2. Dlatego tutaj mamy 1/2. No i wynik tego zadania to minus pierwiastek z 2 przez 2.